Trudno sobie wyobrazić dzisiaj życie bez internetu. W pracy, w domu, w szkole korzystamy każdego dnia. Jakich zasad przestrzegać? O co zadbać, by bezpiecznie serwować po sieci? Nie każdy z użytkowników jest świadomy tego, jakie zagrożenia czekają zarówno na tych początkujących, jak i na tych bardziej obeznanych w zasadach działania internetu. Jak bezpiecznie z niego korzystać? Na jakie zagrożenia narażony jest użytkownik? Temat rzeka, ale od czegoś trzeba zacząć. Zapraszamy! Jest z nami aspirant sztabowy Tomaszewskiej Policji, pan Grzegorz Stasiak. Witamy w programie. Witam panią, witam państwa. Dzisiaj ciąg dalszy rozmów o bezpieczeństwie, tym razem bezpieczeństwo w sieci. Panie Grzegorzu, na jakie niebezpieczeństwo narażony jest przeciętny użytkownik korzystający z internetu? No, tych niebezpieczeństw jest bardzo wiele. No, przy naszej małej ostrożności, przy naszej nieuwadze, przy naszym roztargnieniu możemy paść ofiarą oszustów, możemy stracić dorobek naszego życia, nasze oszczędności. Gdy tych oszczędności nie posiadamy, możemy utracić nasze dane osobowe, które posłużą przestępcom, oszustom do zaciągnięcia kredytów bądź jakichś innych zobowiązań na nasze konto. No i tak naprawdę możemy sobie tutaj przysporzyć wiele problemów, wiele kłopotów. Nasze skrzynki mailowe przepełnione są różnego typu wiadomościami. Są to zazwyczaj reklamy bądź informacje i często się zdarza tak, że nie do końca prawdziwe. Na przykład jakaś informacja o wygranej w loterii bądź też o przesyłce, która jest już w drodze, która do nas idzie, a tak naprawdę wcale to nie jest prawda. Więc jak odróżnić te prawdziwe wiadomości od tych hakerskich? To prawda, że w sieci pojawia się bardzo wiele informacji, które są fałszywe, nieprawdziwe, które mają na celu wprowadzić nas w błąd, zmusić nas do jakiegoś określonego zachowania, które może nas narazić na poważne problemy, tak jak wcześniej wspomniałem. Przede wszystkim, jeżeli otrzymujemy wiadomość z nieznanego nam adresu, z nieznanej strony internetowej, od osoby, której nie znamy, bez względu na to, że wiadomość się zaczyna od informacji, która mogłaby wskazywać, że jest to nasz znajomy bądź osoba, która w jakikolwiek sposób miała z nami kontakt bądź jest przedstawicielem instytucji, z którą korespondowaliśmy bądź jesteśmy w jakiś sposób zależni, należy się przestrzegać przed pochopnym wchodzeniem w takie wiadomości, a już na pewno przed korzystaniem z linków, które są w tych wiadomościach umieszczane. Logujemy się również przez nasze urządzenia do banków. Jak chronić nasze pieniądze, oszczędności przed kradzieżą? Na każdym kroku ostrożność i to daleko idąca i taka zasada ograniczonego zaufania. Myślę, że to jest podstawa, taka gwarancja tego, że uda nam się uniknąć tych problemów, które możemy mieć przez działania oszustów działających w sieci internetowej. Przede wszystkim logując się do naszych stron bankowych, róbmy to z urządzeń nam znanych, najlepiej z naszych prywatnych, które są w odpowiedni sposób zabezpieczone w odpowiednie programy antywirusowe. Sprawdzajmy, za czym wejdziemy na taką stronę, czy aby na pewno to jest ta strona w tym pasku, w linku, czy jest zabezpieczona taką kłódką, która nam daje gwarancję szyfrowania takiego połączenia. No bo niestety, ale zdarzają się przypadki, że strony banków, strony instytucji finansowych są duplikowane, klonowane i łudząco podobne do tych oryginalnych, do tych autentycznych. W momencie, gdy logujemy się na taką stronę, no, udostępniamy sprawcom nasze hasła, nasze loginy, a od tego momentu, kiedy te dane tam wpiszemy, do momentu utraty naszych oszczędności mija dosłownie chwila. No właśnie, następny taki temat to jest, coraz częściej robimy zakupy przez internet. I czy to do końca jest też bezpieczne? Tam podajemy swoje dane, różne informacje,
Wydaje mi się, że no nie jest to do końca To może być bezpieczne. To może być bezpieczne, ale znów daleko idąca ostrożność i zachowanie takich podstawowych zasad. Przede wszystkim no nie udostępniamy swoich danych osobowych, danych swojego konta, innych danych wrażliwych tylko dlatego, że ktoś oferuje nam jakiś fajny towar do sprzedaży. To, że zależy nam na zakupie atrakcyjnego towaru za dobrą cenę, no nie może nas tutaj gdzieś zaślepiać i powodować, że tą czujność tracimy. Tak samo musimy korzystać ze sprawdzonych stron. Są portale aukcyjne, są strony internetowe, które ubezpieczają swoich klientów na wypadek, gdyby potencjalny kontrahent korzystający z pośrednictwa takiej strony no miał jakieś niecne zamiary, byłby tak naprawdę oszustem. Dajemy sobie wtedy tą gwarancję, że nawet gdyby coś w transakcji poszło nie tak, to no nie stracimy swoich oszczędności, zostanie nam zapewniony ten zwrot, takie transakcje są ubezpieczone. No właśnie, i pobieramy też różne programy, różne pliki do swoich komputerów, laptopów. Jak się upewnić, że wraz z nimi nie ściągamy jakichś wirusów? No przede wszystkim musimy ściągać z takich platform, które są sprawdzone, które weryfikują firmy, które dane oprogramowanie udostępniają. Często bywa tak, że korzystamy ze stron, których całkowicie nie znamy, które są nam całkowicie obce. Ściągamy załącznik, który wymaga od nas zaakceptowania różnego rodzaju regulaminów. Niestety, no właśnie, tracimy tą czujność, mamy mało czasu, zależy nam na tym, żeby jak najszybciej tą aplikację czy ten program zainstalować. No i to jest zgubne w tych sytuacjach, tak? Bo niejednokrotnie albo godzimy się na coś, na co byśmy się normalnie nie zgodzili, gdybyśmy przeczytali regulamin w pełni, chociażby na to, żeby nasze dane były przetwarzane w różnych celach, ale też niejednokrotnie, mówię, korzystając z niesprawdzonych źródeł, no instalujemy program chociażby taki jak typu AnyDisk, czyli tak zwany zdalny pulpit, gdzie dajemy tak naprawdę otwartą furtkę, a nawet otwartą bramę dostępu do naszych danych, do naszego komputera, do naszych kont bankowych, do naszych skrzynek mailowych. No jest to bardzo niebezpieczne. A co, jeśli często w swoich urządzeniach mobilnych logujemy się do publicznych sieci Wi-Fi, to chyba też nie jest do końca bezpieczne, prawda? No nie jest to do końca bezpieczne, dlatego że taka sieć jest siecią otwartą, nie do końca jest kontrolowana przez administratorów. Często tego typu sieci są dostępne w galeriach handlowych, w innych miejscach, gdzie gromadzi się bardzo duża liczba osób, gdzie duża liczba osób przez takie miejsce w przeciągu doby się przewija i nie do końca administratorzy takich sieci są w stanie tą sieć kontrolować. Jeżeli mamy tylko możliwość korzystania z usług mobilnych z naszego urządzenia, to korzystajmy z tych usług. No nie logujmy się w ślepo właśnie do takich otwartych sieci Wi-Fi, bo to może stanowić zagrożenie dla nas. Możemy utracić swoje dane, możemy utracić swoje oszczędności. I bardzo ważne teraz bezpieczeństwo w sieci dzieci. Jak tutaj chronić dzieci przed tymi niewłaściwymi treściami? Wiadomo, że młodzież, tym bardziej chłopców, bardzo często przyciągają strony erotyczne, można powiedzieć, i to jest podwójne zagrożenie. Czy można te strony jakoś blokować? Można jak najbardziej, natomiast myślę, że zagrożenie jest o wiele szersze. Nie tylko te strony erotyczne, ale wiele innych potencjalnych zagrożeń w tej sieci jest. Takim chyba najłatwiejszym sposobem jest zainstalowanie na urządzeniu, które dziecku udostępniamy, czy to będzie komputer, laptop, telefon, tablet, jakiekolwiek inne urządzenie mobilne czy stacjonarne, zainstalowanie tak zwanej kontroli rodzicielskiej, uruchomienie tej kontroli rodzicielskiej, gdzie możemy kontrolować, ile czasu nasze dziecko korzysta z sieci internetowej, gdzie możemy z góry zastrzec, z jakich stron, jakiego typu, jakich treści nie może dziecko korzystać.
no, gdzie możemy tak naprawdę w pełni kontrolować, co to nasze dziecko w tej sieci robi i z jakimi informacjami ma kontakt. Przy okazji bezpieczeństwo urządzeń zewnętrznych typu pendrive bądź płyta CD. One także mogą zostać zainfekowane groźnym wirusem, prawda? Praktycznie każdy nośnik danych może takim wirusem zostać zainfekowany. Płyta podczas wypalania tych danych na tej płycie takiego wirusa, który może narobić bardzo dużo problemów. W najlepszym przypadku, nie wiem, uszkodzić nam komputer bądź spowodować, że program operacyjny przestanie działać, ale w takich trochę gorszych, no to właśnie chociażby taka otwarta furtka do naszych kont bankowych czy do naszych danych wrażliwych. To samo jest z pendrive'em, dyskiem zewnętrznym. Każde urządzenie takie mobilne, przenośne, na którym możemy dane przenosić, może zostać zainfekowane. No co, na pewno, żeby uniknąć takiej sytuacji, przed każdym użyciem należy takie urządzenie skanować. Są odpowiednie programy antywirusowe, które każdy nośnik danych są w stanie przeskanować przed użyciem. To nam daje jakąś tam gwarancję, że no, gdzieś przez przypadek tego wirusa na swoje urządzenia nie wprowadzimy. Takie urządzenie, w drugą stronę idąc, ażeby zabezpieczyć, ażeby nie utracić takich danych wrażliwych, no należałoby też szyfrować, jeżeli jest to możliwe. W przypadku pendrive'ów, dysków na pewno takie szyfrowanie możemy wykonać. W momencie, gdyby ten dysk czy ten pendrive został przez nas utracony, czy to przez zagubienie, czy w wyniku, no nie wiem, przestępstwa, w wyniku kradzieży, no to większe prawdopodobieństwo, i że te nasze dane nie zostaną utracone i większe bezpieczeństwo dla nas. A na jakich stronach internetowych jesteśmy najbardziej narażeni na to niebezpieczeństwo? No, na wszystkich stronach, które mają bliżej nieokreślony, bardzo długi adres. W momencie, gdy wchodzimy w szczegóły usługodawcy, tam mamy niejasne dane, nie możemy ustalić, z jakiego serweru korzysta, na serwerze, w jakim kraju taka strona jest umieszczona. To już powinno budzić nasze podejrzenia. Kolejną rzeczą, która powinna budzić nasze podejrzenie, to to, gdy na przykład oferowana jest nam strona polskojęzyczna, jest to strona, dajmy na to, chociażby instytucji bankowej, a dostrzegamy jakieś drobne literówki, gdzieś tekst się rozjeżdża. Każda taka niespójność na stronie powinna budzić nasze tutaj podejrzenie, że być może to nie jest ta strona, do której my pierwotnie chcemy się zalogować, i tu by należało zachować tą daleko idącą ostrożność. A co z bezpiecznym internetem dla firm? Korzystanie z internetu na sprzęcie firmowym jest nieuniknione, a pracownicy często nie zdają sobie sprawy z tego, że niewłaściwa ochrona danych tutaj może prowadzić do strat dla firmy. No, firmy są coraz bardziej świadome, że chociażby to takie szpiegostwo przemysłowe jest coraz bardziej powszechne. Utrata danych przez firmę może ją narazić na poważne problemy finansowe, na utratę płynności finansowej, na problemy. Zabezpieczenia są coraz bardziej powszechne, coraz bardziej rozbudowane, i tak naprawdę okazuje się, że tym najsłabszym ogniwem w tych zabezpieczeniach jest człowiek. Więc tutaj kwestia jednak świadomości tego pracownika. Coraz częściej są w ogóle firmy zewnętrzne, które prowadzą specjalne szkolenia dla tych pracowników, ażeby po pierwsze uświadomić ich, jak ich działanie może wpłynąć na działanie firmy, ale również uświadamiające, jakie konsekwencje może taka osoba ponieść. Bo w momencie, kiedy my w niesprawidłowy sposób korzystamy z takich urządzeń, nie wykonujemy na tym urządzeniu zadań, które należą do naszych zadań jako pracownika, no to naruszamy kodeks pracy. W momencie, kiedy skutkiem tego jest utrata
pieniędzy czy utrata danych wrażliwych dla firmy, może to również rodzić konsekwencje dla takiego pracownika finansowe, a nawet i karne, więc coraz większe uświadamianie. Mówię, są zewnętrzne firmy, które prowadzą tego typu szkolenia i myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie i dobrze, żeby taki pracownik miał pełną świadomość ewentualnych konsekwencji swojego niewłaściwego zachowania. A no właśnie, czy to nie jest tak, że jesteśmy troszkę naiwni i bardzo łatwo dajemy się tutaj wprowadzić w błąd? No to czy to będzie pracownik, czy to w życiu prywatnym, niestety no człowiek jest, ma to do siebie, że jeżeli coś wzbudzi jego ciekawość, to no próbuje tam gdzieś brnąć dalej w taki temat. No, nie, należy nie tracić po prostu czujności, tak? Bez względu na to, co tam w sieci znajdziemy, co nam się wyświetli, czy jest to treść, która jest dla nas atrakcyjna, czy jest tam informacja o jakiejś super ofercie, czy jest informacja o tym, że właśnie wygraliśmy, wystarczy kliknąć, wystarczy zatwierdzić, wystarczy wpisać tylko jakieś pozornie niewrażliwe dane. No naprawdę powinniśmy być tutaj ostrożni. No, nikt za darmo pieniędzy nie rozdaje, nikt za darmo nie przesyła nam super ofert. Bardzo często pod tymi super ofertami, pod tymi super atrakcjami no, kryje się właśnie zagrożenie utraty naszych danych, utraty naszych oszczędności. Panie Grzegorzu, więc takie najczęstsze przypadki naiwności w sieci? Naiwności i braku ostrożności, o której już tu wspominałem niejednokrotnie, to chyba taki, gdzie otrzymujemy za pośrednictwem portalu społecznościowego informacje od potencjalnie naszego znajomego, który prosi nas o przesłanie paru złotych na wskazany numer konta, bądź przesłanie blika, który pozwoli wypłacić takie pieniążki w różnych celach. No niestety nie zawsze te informacje są weryfikowane. Wychodzimy w ślepo z założenia, że skoro została wiadomość przesłana z konta naszego znajomego, no to pewnie jest w potrzebie i chcemy takiej osobie szybko i pilnie pomóc. Niejednokrotnie ta wiadomość jest w ten sposób skonstruowana, że wywiera na nas trochę presję czasu. Prześlij mi szybko, ja Ci później wytłumaczę, o co chodzi. No niestety zdarza się tak, że te konta naszych znajomych są przejmowane, zhakowane i te pieniążki, które wysyłamy, nie wysyłamy do naszego znajomego, tylko do oszustów, którzy w ten sposób właśnie nas manipulują. Jest to coraz częstszy przypadek. Jak uniknąć takiej sytuacji? Ano na pewno należałoby się skontaktować bezpośrednio z tym znajomym, przedzwonić do niego, zapytać się, czy rzeczywiście nas prosi o przesłanie blika, o przesłanie pieniążków. Jeśli tak, to w jakim celu? Zweryfikowanie tej informacji. Więc to, co powtarzam przez cały czas, weryfikujemy informacje, z którymi mamy kontakt do czynienia, wszędzie tam, gdzie są dane, wszędzie tam, gdzie chodzi o pieniądze, musimy daleko idącą ostrożność zachować, weryfikować, jeśli mamy możliwość sprawdzać, jeżeli mówimy o zakupach, a mamy możliwość wejścia w bezpośredni kontakt ze sprzedającym, to wchodzimy, jeżeli tylko jest możliwość zobaczyć oferowany do sprzedaży za pośrednictwem internetu towar na żywo, to go oglądamy, bowiem niejednokrotnie zdarza się tak, że przesyłane do nas wiadomości, zdjęcia faktur i temu podobne są tak naprawdę sfabrykowane i w rzeczywistości oferowany do sprzedaży nam przedmiot nie istnieje. Panie Grzegorzu, powoli zbliżamy się do końca programu. Podsumujmy, jak bezpiecznie korzystać z internetu? No, w wirze internetowego szaleństwa po prostu nie traćmy zdrowego rozsądku. Strzeżmy swoich danych, nie wchodźmy w ślepo w wiadomości, które otrzymujemy. W ogóle nie wchodźmy w niechciane wiadomości, które otrzymaliśmy na nasze skrzynki mailowe. Nie wchodźmy w linki, które gdzieś tam nam są podsyłane, które obiecują, że po wejściu na stronę za pośrednictwem danego linku z czegoś skorzystamy albo coś wygramy. Chronimy swoje dane osobowe,
uważajmy, jeśli chodzi o transakcje. Jeżeli mamy możliwość wykonywania transakcji bezgotówkowych albo na przykład za pobraniem, dopiero po otrzymaniu towaru, to korzystajmy z tych możliwości. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę. Państwu za uwagę. Naszym i Państwa gościem był rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim, aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak. Dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.